My dzisiaj, podobnie jak pokolenie Solidarności, musimy walczyć tak naprawdę z mentalnym i faktycznym PRL-em. Popatrzcie Państwo, wczoraj rząd Prawa i Sprawiedliwości obsztorcowuje państwową spółkę PGE za to, że zadeklarowała się odejść od węgla 10 lat szybciej niż planowała. Czyli 10 lat szybciej dać Polakom tani prąd, dać Polakom możliwość normalnego funkcjonowania w czasach, kiedy od cen energii zależy tak wiele. Przecież to jest dokładnie PRL. Wszystkie interesy, w tym interesy obywateli, muszą być podporządkowane interesom partii. Zobaczcie, co robią ze spółkami Skarbu Państwa. Przecież to czysty PRL. Co zrobili z mediami? To czysty PRL. Zobaczcie, jak dzisiaj traktują przedsiębiorców. Tak jak PRL traktował tak zwanych prywaciarzy. Dokładnie w ten sposób dzisiaj Jarosław Kaczyński myśli i o polskiej szkole, która ma być kuźnią ideologiczną nowych pokoleń wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a nie miejscem, w które nasze dzieci będą się swobodnie rozwijać. Jak za PRL-u mamy system łączności na kolei, którą każdy cwaniak może wyłączyć przy użyciu swojej krótkofalówki, bo nie wzięli pieniędzy z KPO, żeby ten system wyremontować. Jak z PRL-u mamy co chwila, co krok wypowiedzi różnego rodzaju osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości, odpowiedzialnych za wiele obszarów naszego życia. Powołaliśmy trzecią drogę po to, żeby to zmienić. Żeby pokazać, że ludzie z różnych stron, tak jak to było 43 lata temu, oni się różnili praktycznie we wszystkim, poza podstawowymi wartościami i rzeczami, co do których wiedzieli, że są dobre dla Polski. Tak samo my, przychodząc z różnych stron, chcemy wypełnić to dziedzictwo, raz na zawsze zakończyć w Polsce epokę mentalnego i faktycznego PRL-u. Pójść do przodu dla naszych dzieci, proponując solidarność dla przyszłości.